Siema, z tej strony Lejmon, to jest kolejny odcinek z The Binding of Isaac Afterbirth. Dawno nie było właściwie odcinka i dzisiaj znowu chcę zepsuć mój win streak, ponieważ mam ochotę na tego typa. Chciałbym też przynajmniej do serca matki, może nie od razu jakichś wielkich celów sobie nie... co? To jest moneta. Wielkich celów i sukcesów sobie nie planuję, ale no. Pierwszy treasure room, a w nim znajduje Curse Charge Shot. Może nie będę skreślał od razu tego podejścia. Może... prawie wlazłem w ognisko, nie będę kłamał. Dobra, ten triple shot przynajmniej trochę pomaga na tym keeperze. Czemu gram keeperem? Właściwie miałem kończyć The Lost, ale naprawdę szukanie klucza opierając się tylko i wyłącznie na Angel Roomach to jest tragedia. Dobra, dwa klucze mogę sobie w sumie wziąć. Dlaczego by nie? Będę bez jednego itema, no ale trudno. O kurde, tam jest mały. Jeden. Mali są OP, biją po dwa serca damage'a. O, chyba prawie dostałem. Tak coś widziałem. Jak to pewnie... coś leci, myślałem już, że nie zdążę uniknąć. Trochę też w sumie w Isaac'a nie grałem, chyba z tydzień. O, półtora, o jest i mały. Gnojek. Dziękuję. Nie mogę wyjść do curse roomu. Nie ta... postać. Z żaden mega szatan dzisiaj nie... nic... Fatal Protection, nie wiem co to jest. Ale nic dzisiaj mega super hiper nie będzie chyba w tym odcinku. Poza tym, że może pierwszy raz coś ugram keeperem. No już Grim Mode robiłem, ale to nie jest to samo co na przykład... nie wiem... Hash, czy boss rush chociażby. Boss rush też nie zawsze wychodzi. Troszeczkę się zagapiłem. Tu, dobra, już paść powinien. Ten triple shot nieźle pomaga na tej postaci na początku. Trochę rekompensuje jej trudność. Tearshot speed up może być zawsze jakiś upgrade dla nas. Dwie minutki. I znowu Burning Basement, jak świetnie. Właściwie nie dostałem żadnego damage'a przez całą grę. Jeszcze. Trochę się obsrałem, bo nie wiedziałem gdzie uciec. Potem może być ciężki, bo trochę może schowam mapę, żeby widzieć cokolwiek. Dobra, mogę się zająć teraz tymi impostorami. Monety zostawiam. W sumie chyba powinienem wchodzić do sklepów. W sensie, no dobra, jakieś mega dużej ilości monet nie będę miał, ale zawsze coś. W końcu będę je zbierał jak porypany, to jak leciałem z tym pocisk. Nie będę kłamał. Tu... gdzie bym w sumie znaleźć wooden nickel na keeperze? Tak, to by było spore ułatwienie. Zwalmy to, mogła wypaść moneta. Wchodzimy do treasure roomu i tu spotkamy BBF. No zawsze coś, ale wolałbym coś lepszego. Właściwie się opłacało to otworzyć. Z tym klucz do przodu i parę much. Wiesz gro czego ja chcę. To chyba też może być. Zobaczymy co wypadnie. Bomby. Zawsze coś. To sobie zniszczę, żeby się w to nie wrąbać, bo pewnie będę jeszcze wracał. O,
ja prawie odsunąłem przeciwnika z mojej super użytecznej bomby. Złote muchy, nienawidzę was, wszystkich was nienawidzę. Kiss yourself. Tak, wiem, to nie ma sensu, co powiedziałem, ale... Nikogo to nie obchodzi, prawda? Dobra, mega przyjemna jest ta muzyka. Nie wiem, czy chcę jeszcze gdzieś iść. Po prostu może stąd ewakuujmy. Dobra, okej. To było ekstremalnie dobre. Wybiegnijmy, jakoś super mi idzie. To jest przerwy od Isaaca tak bardzo oddają. Range up, tu wejdę. I nie mogę nic stąd wziąć, bo nie zamierzam latać na jednym HP. Więc wychodzimy, pomijamy to i liczymy chyba na Angel Roomy. Może niekoniecznie na... Oj, w sumie... Czy ja jestem z... Nie chcę przychodzić z tego pokoju, nienawidzę go. Jaj, okej. Udało się to zrobić w świetnym stylu. Nie, pigułek się nie tykam. Jak to będzie health down, to pójdę coś sobie zrobić. No i jak te ciulasy wielkie... No i dostałem, no bo chcę rozwalić tam to coś. Jeszcze tu zdechnę, ale spokojnie. Nie przejmuję, no i teraz ta mucha trafiła. Nie mam monety, żeby się uleczyć, no gin! Muchy... Okej. Małe gisze. Mam tu do znalezienia dwa treasure roomy, muszę o tym pamiętać. Boss? Od razu? Chciałbym się chyba najpierw uleczyć, ale nie wiem, czy będę miał okazję w ogóle jeszcze. O! Tutaj sobie z triple shotem, okej, poszło nadzwyczaj dobrze. No mógłbym być teraz bezpieczny, ale oczywiście... O, to jest świetne. Zaraz, jak zrobię tak, to nic mi to nie... da. Ale, żeby nie marnować bomb, użyję sobie tego. Wiem, przedłużam, mam 4 bomby, ale... Przesuń to... Dobra, już jest wystarczająco przesunięte. Prawda. Nie wróciłem się ani razu po monety, jestem głupi. Zróbmy bossów od razu. O, tragedia. Szok i niedowierzanie. Dobra, dostał z tej bomby. Gdzie jest? O. Dobra, proszę, dostał. Nie dostał z bomby. Bomba! Nie! Seriously? Dobra, ale mam przynajmniej... Ten triple shot tak pomaga. Tyle bije. Żartowałem, nic nie bije. Uźwa, odsuń się od niego. No nie wiem, no tam... Pytam mucha go, chociaż raz... Dobrze, trafiła. Range plus tears up. Zaraz pójdę, dajcie im się uleczyć. Mam range już na 10 tysięcy kilometrów. Tearsy też mam niezłe, ale... A w sumie i tak już mam po David Roomie, bo dostałem dwa razy. Dobra, nieważne. Husk. Dobra, husk niezły. Husk właściwie jest w miarę łatwy. Tylko... Con respi miliard rzeczy naraz. I muszę to wybijać i jednocześnie go bić. Nie, 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 Syntoil! Super,
Ale damage. Nie spodziewałem się takiego. Jeszcze nie schodzimy na dół. Chcę jeszcze znaleźć dwa treasure roomy. Ale przynajmniej będę miał trochę ułatwioną sytuację. O ile nie zginę sobie w międzyczasie. Leciał we mnie pocisk. Nie chcę tu wchodzić. Nie interesuje mnie to. I widzicie, właściwie coś się układa. Mimo tego, że na początku w pierwszym treasure roomie było Cursed Eye. Mimo wszystko świat się dalej układa po mojej myśli w miarę. W górę. Nie chciałem tu właśnie iść. A tam będzie jeden z treasure roomów. Jestem tego pewny. Bo to jest normalne, co tu jest. Dobre rzeczy. Totalnie się nie opłacało, ale przynajmniej mam się czym leczyć w trakcie tej walki. Na śmierć i życie. Może Anusz coś dostanę. To było bardzo niebezpieczne. Mogłem już nie. Żyć, proszę. Jakaś karta? No może być, no w sumie. W sumie, czemu nie? 10 bomb. Co ja z tym zrobię? Chamski pokój, bardzo chamski. Proszę. Dobra, poszło dwóch, już spać. Tu jest moneta, ją zostawię. Nie, BBF jest mi giga, giga przydatny. Big beautiful fly. O! Spodziewałem się tego. Nie chciałem. Tam jest klucz. Tak poza wszystkim innym. Zabiję się zaraz o te gówna z muchami, więc je może rozwalę najpierw. Zanim będę próbował pozbyć się przeciwnika jako takiego. I przeciwnik do mnie podszedł. Okej. Chciałbym jakąś kartę znaleźć na miejsce tej pigułki, bo ja pigułkom nie ufam. Tak jak mówiłem, jeżeli to będzie health down, nie muszę przychodzić przez tamten pokój, świetnie. Traf go, póki nie doszedł. To źle brzmi, ale to niech... Tak. Charm Tearsy, no spoko. Z tego co pamiętam, właściwie Charm Tearsy działają tak, że... Przeciwnik atakuje przeciwników. Game Kid nie jest zły. A w razie jakiejś sytuacji kryzysowej się przyda. Wydaje mi się, że już na boss rush jesteśmy ostro spóźnieni. Znaczy wiecie, wszystko jest możliwe, ale generalnie to jesteśmy chyba spóźnieni. Nie widziałem żadnych kamieni z X-em. Wejdę jeszcze do sklepu, bo mam klucze. Może być coś akurat na przecenie. Za 7 jest klucz za trójkę. Jest też karta. To by się właściwie przydało. The Moon, a przejdźmy się w sumie. Okej, to się przyda właściwie. Właściwie się bardzo przyda. O, okej. Chciałem rozwalić wszystkich naraz, ale nie wyszło. Okej, strasznie się guzdram, ale jak mówiłem, keeperem nie chcę się spieszyć. Nie chcę, ja po prostu nie chcę. Nie chcę też się w coś wdupić przypadkiem, jak w coś wejdę. Co teoretycznie wyprzedzam zegar? O, znowu piętro XL. Mogłem zostawić tę kartę do teleportacji, bo bym mógł zabrać item z boss rusha i w tym momencie by mi się to bardzo, bardzo przydało. Okej, tam słyszałem jakieś pieniądze padające i chciałbym, jestem w stanie zużyć klucz, żeby do nich dotrzeć. Z uwagi na to, jaką postacią gram. Tu.
A nie, nie zakręcaj tak. Pik. Nie, nie, nie zostaw mnie, zostaw mnie. Mogę go pisknąć w tego. W plecy. No i nie trafiła go ta mucha. Muszę go definitywnie od pleców zajść. Go zadźgać. Dzigy. I tu mam 5 monet. Gapis head? Nie chciałem tego zbierać. Bardzo nie chciałem tego zbierać. Gapis head sobie weźmiemy, bo to są zawsze muchy. Wydębiłbym coś od ciebie, ale nie mam monet. Ale nie mówię, że nie przyjdę potem. No to jest akurat bezużyteczne. Żałuję, że otworzyłem tą skrzynkę. Jest cholera. 15 monet. Nie ma żadnych. Nie mogę, nie mogę. Chciałem z nim grać, ale nie mam monet. Dobra, wysadźmy go. Może da nam coś, da nam pigułkę. Po prostu świetnie. O, jeden strażer room. Move. No dobra, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że mimo, że nic nie osiągnąłem, się on wam spodobał. No było dobrze, no ale nie wystarczyło, no. Trzymajcie się, na razie.